Witam ponownie wszystkich w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście, że UNT są nadzwyczaj inteligentni, a wręcz genialni? No cóż, nie wyglądają na takie, ale są. Kto idzie? Wróg czy przyjaciel? Odezwij się, niech ci ślepia zgniją, albo młot rozwali ci łeb. Jestem Mario Van Kool, przybyłem z 10 miast, żeby powstrzymać Legion Chimery. He, 10 miast, mówisz? Ostatnio widziałem i słyszałem za dużo ślizgujących się tu żmijaków i rzucam się już na wszystko. Czekajcie chwilę, jesteście może tymi najemnikami z East Heaven, o którym ostatnio słyszałem, co? Stargos starczy, Stargos. A tak, Targos, no to właśnie miałem na myśli. Jestem Conlan, prowadzę tu kuźnię, cóż, właściwie robi to mój syn, ale do diabła chłopak wybrał się poszaleć w Kuldahar i myślę, że te przeklęte węże go dopadły. I zrobili mu krzywdę. Poszaleć w Kuldahar? Co chcesz przez to powiedzieć? Aleście sobie wybrali czas, by rozkoszować cieniem Kuldahar. Niech mnie. Węże postanowiły przypełzać tu z oka smoka i oblegać Kuldahar. Rozszarpują korzenie wielkiego drzewa, próbując odciągnąć Izelora od klejnotu serca. Na oczy Tymory przynajmniej wywieźliśmy większość mieszkańców przed atakiem węży, ale wątpię, czy uda nam się jakoś przetrwać. Jesteśmy skazani na klęskę, ale ja stąd nie odejdę, dopóki nie poślę do piachu kilku tych przeklętych podarców do diabła. Przypomnij mi, co się stało z twoim synem? No, mój chłopak, Szemisz, wybrał się do wieży Orika, by sprawdzić, czy nie ma tam jakiejś starej magii, którą ten durny mag wszędzie rozrzucał. Przydałoby się to obrony miasta, ale nie ma już go prawie cały tydzień i całą noc i nie ma już niego żadnych wieści. Myślę, że te przeklęte węże go dopadły. Jeżeli zrobili mu krzywdę, ja... Orika? Orik szary, biały, czarny, czy w kratkę? Ta... To był kiedyś czarodziej przesiadujący w wieży na północnym zachodzie. Trzymał na służbie jakiegoś brudnego, zasmarkowanego goblina. Nigdy mu nie ufałem. Goblin też nie. Co się z nim stało? Co się z nim stało? Nic się nie stało. Po prostu przepadł całe lata temu. Nikomu nie szepnął ani słówka i zostawił swą wieżę, by się waliła. Miesiące minęły, zanim zobaczyliśmy, że go tu nie ma, a potem wszyscy myśleliśmy, że może wrócić, więc daliśmy spokój jego wieży. Potem, gdy zaatakowali Yuant i mój chłopak Szemisz wymyślił, że w wieży Orlika znajdzie coś, co można by użyć do odparcia Yuant. No i teraz mamy ten pasztet. Powiedziałeś, że Orlik odszedł. Wiesz dokąd? Niech mnie diabli, jeśli wiem, ale jeśli mnie to obchodzi. Kto ma wiedzieć, dokąd prowadzą drogi czarodzieja? Nie dbał o nas zupełnie, gdy mieszkał pod wielkim debem i cieszę się, że go tu już nie ma. Dobra, szukamy kogoś, kto się nazywa Gerbasz. Widziałeś go? Gerbasz, ten krasnoludzki oberżysta? No, gnie gonda, nie widziałem go. Czy nie był w strażnicy na przełęczy? Tam go poszukajcie. Opuścił strażnicę i wyszedł do Kuldahar, ale nie wiemy, czy już dotarł do celu. No, jestem diablo pewny, że go nie widziałem. Wczoraj czy przedwczoraj słyszeliśmy z Szemiszem jakiś łomot na wschodzie. Może Gerbasz natknął się na UNT? W każdym razie wyśledziliśmy go po ich trupach. Dobra. Gdzie znajdziemy Izelora? Powinien być przy klejnocie serca. Idź na południowy wschód i szukaj zielonej poświaty. To półelf z dalekiego południa. Zdaje się, że mówił, że z okolic Dippingdale. Ale daj się ostrzec, nim go zaczniesz szukać. Ostrzec? Izelor może być czasami surowy, ale przez tych ostatnich atakach trzyma się przy... Przeważnie blisko klejnotu serca, kamieniem... pomaga mu bronić miasta, ale chodzi o to... Tak? Gdy Izelor zaczyna walczyć, a jak walczy, to walczy na ognie Gonda. Klejnot zaczyna nim kierować, patrząc jego oczyma. Jeśli Izelor będzie walczyć z UNT lub kimś innym, nie łudź się, że cię usłyszy. Będzie ślepy i głuchy, jak ja do chwili, gdy klejnot serca i wielki dom będą bezpieczne. Dobra, czy coś tu masz jeszcze ciekawego? Tak, on ma kuźnię, prowadzi kuźnię. Ma pewnie dużo rzeczy ciekawych na sprzedaż, ale zanim zobaczymy jego przedmioty, znajdziemy najpierw jego syna.
Otóż znajduje się on tutaj, mniej więcej. Aha, więcej UNT. Gotów. Myślę, że mogę wykonać. Dobra, do ataku. Zabierajmy Nie się do roboty. przejmować się tą zbytnio taktyką, o. Po prostu napindalać. A tymczasem Łotrzyk tak po cichaczu przełknie się do pleców jednego z Łotrzyków i od tak go zdejmie. Lord Zombie. Co mogę dla ciebie zrobić? Witam z powrotem, Lord Zombie. To wszystko, na co cię stać? A średnie rany. Łotrzyk całkiem nieźle sobie radzi z tym UNT. Mówiłem, że całkiem nieźle radzisz sobie z tym UNT. Nie każ mi zmieniać zdania. Może jednak przydałaby ci się pomoc. Nie będzie z tym problem. O tak. Odkręć się ponownie plecami do Łotrzyka. To było mądre. To było bardzo, bardzo sprytne. Dobra, panowie. Ognia, że tak to ujmę. To wszystko Ten Yuan Ti musi zginąć. trzeba coś zrobić. O, zostaliśmy oflankowani. Zaraz zginiesz. Nie to. Tym się posługuj. To wszystko? Jestem. A ty weź swój. Już nie walczymy już z nieumarłymi, więc niech weźmie syna Benkarta. To na pewno W lepiej porządku. Co wpłynie na trzeba obrażenie. zrobić? Nie kazałem tobie atakować, Świetnie. kazałem tobie śpiewać. Co Dobra, zrobił nareszcie ten się robi? Luantip. No. Gotowo. Zrobię to. Ojej, nie panikuj. Nie jest aż tak źle. Okej, może jest aż tak źle. Te UNT jednak mają coś w sobie. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, Lord Zombie sam zabił jednego łucznika. Zrozumiałem. Zobaczę, co da się zrobić. Tak. O. Czuję się teraz za spec. No, dalej. Dobra, wycofaj się. Może jakoś uda ci się go tutaj zwabić, tego no, węża. Czegóż chcesz teraz ode mnie? Jakieś rozkazy? A, patrzcie, jaki sprytny. Zauważył, że odeszliśmy od niego, więc znowu przełączył się na łuk. Czekam, już się robi. Trzeba zrobić się. No, bić w niego, no. Co, to wszystko? Jejko. Te UNT są naprawdę silne. Zrobię to. Myślę, że mogę. Proste. To wszystko, na co cię stać? Zamieniam się w załatwienie. To łatwe. Wow. Znowu rzucił się na Łotrzyka. Tego nie chcemy. O nie. O tak, dobra. Piękne pobojowisko. To było bla 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 zamknięte. Dobra, mniejsza o to, że zamknięte, idziemy dalej. I oto jest nasza wieża. Na pewno jest zamknięta. Mamy już pewne doświadczenie z zamkniętymi wieżami. Nie, otwarta, tak po prostu. Kim jesteście? Najemnikami Legionu? Jeżeli tak, to w waszym miejscu rzuciłbym się do ucieczki. Mam tutaj do swojej dyspozycji cały czarodziejski arsenał. Wystarczy do zrównania tej wieży z ziemią. Przybyliśmy w pokoju. Prowadził nas tu Oswald. Byśmy pomogli wam powstrzymać Legion Chimery, bla bla bla. Wybacz mi, chodzi o to po prostu, że... Coś nie spodziewałem się, że przez te drzwi przejdą... Jeszcze jakieś przyjazne osoby. Jestem Szremistrz, miejscowy kowal. Znaczy, byłem kowalem przed atakiem UNT. Spotkaliśmy twego ojca, bał się, że schwytali cię UNT.
A mało nie zginąłem, dostałem się do tej wieży niespostrzeżenie, lecz niewiele brakowało, by mnie zauważyli. Miałem nadzieję, że Oryk pozostawił tutaj coś ze swojego czarodziejskiego arsenału, biorąc pod uwagę ataki UNT. Potrzebujemy wszystkiego, co jesteśmy w stanie zdobyć, jeżeli mamy mieć nadzieję na wyparcie ich z Kuldahar. Oryk, więc to jest jego wieża. Conlan wspomniał o nim. Tak, Oryk to czarodziej, który mieszkał tu wiele lat temu, lecz już dawno odszedł i nikt odtąd o nim nie słyszał. Całe miesiące minęły, nim pojęliśmy, że już go nie ma i uznaliśmy, że najlepiej zostawić jego wieżę w spokoju. Tak na wypadek, gdyby wrócił. Więc przez lata patrzyliśmy, jak się rozpada. W zwykłych okolicznościach nie wdzierałbym się tutaj, ale pomyślałem, że może znajdę jakieś magiczne przedmioty, bla bla bla, już to słyszeliśmy. Odkąd się tutaj natknąłem, przeszukuję reszty wieży na wypadek, gdyby było to coś tu więcej, lecz jak dotąd Tymora mnie nie pobłogosławiła sukcesem. Jeżeli spotkasz mego ojca, daj mu znać, że nic mi nie jest. Mam tu pełne ręce roboty i zanim stąd czmychnę, chcę sprawdzić, czy da się tu coś znaleźć jeszcze. Dobra, widziałeś gdzieś Gerbasza? Gerbasz, czy nie ma go strażnicy? Opuścił strażnicę, nie ma go. Nie widziałem, ale wczoraj, przedwczoraj mój ojciec i ja słyszeliśmy odgłosy walki we wschodniej części miasta. Dobra, sprawdzimy to. Ale ty, krasnoludzie, nie Dobrze. będziesz nic kupował. To zadanie Bart godne mojego kupuje pocztu. wszystko. Ma na pewno jakieś ciekawe zwoje. Nasz Zabieraj mi czarodziej się do ma roboty. 7. poziom i praktycznie 6. Co mogę dla Niewykorzystany. ciebie zrobić? O, Więc mam świetnie. nadzieję, że coś znajdziemy przydatnego. Trzymałość trolla pożeracz dusz. Przecież my to wszystko już znamy. Przemiana kamienia w ciało. Czy ma to ma. My to mamy. Albo cienie. To jest 6. poziom. Cieni nie mamy, na pewno. Oraz przemiany kamienia w ciało też nie mamy. Tak? Zrobić się. Nie mam. Zrobię, co w mojej mocy. Więc kupimy sobie to i to. Przemiana w tensera też całkiem fajny czar. Tak, cienie przywołuje jakieś cienie, wiadomo. Zamiana kamienia w ciało, jeżeli ktoś został spetryfikowany, to jest jedyny sposób na to, aby go odczarować. Żadne wskrzeszenia, żadne inne czary nie pomogą, więc warto mieć taki czar w zanadrzu. Przemiana w tensera. No cóż. Czar zamienia maga, który to rzucił, w istną maszynę do zabijania. Też sobie kupię. Co tu jeszcze mamy? O, dezintegracja. To brzmi ciekawie. Czy my czasem nie mamy już dezintegracji? Chwila, którego poziomu jest dezintegracja? Gdzie to było? Gdzie to było? Dezintegracja jest 6, czyli na pewno nie mamy. Krąg śmierci. To mamy. Wyładowania łańcuchowe. O, tego też nie mamy, a to się na pewno przyda. Ogień słońca. Chyba nic więcej już tutaj się przydatnego nie. Nie pojawi. Bla 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 bla. Dobra. Quick save. Co trzeba zrobić? I mamy parę czarów do nauczenia. Ale zanim zaczniemy się Najlepszy uczyć tutaj. szczęście. W gotowości. Fajnie, fajnie, fajnie i fajnie, dobra. Czarów 7 nadal, 7 poziomu nadal nie mamy. Dobra, wyrzucimy te kościane strzałki, albo nie zostawimy. Wezmę wyładowania łańcuchowe. Rzucamy to na jednostkę, na jakiegoś przeciwnika, a pioruny same przeskakują pomiędzy przeciwnikami. Dosyć fajne. Natomiast dezintegracja. Cóż, dezintegracja występuje w wielu grach fantasy i działa zawsze tak samo. Znaczy, rzucasz na nieszczęśnika to, a nieszczęśnik zostaje zamieniony w kubka piasku. Nie wiem, jakby to nazwać. W każdym bądź razie nie zostaje z niego wiele. Gotów. Bardzo efektowny Załatwię czar. to.
No, już. Zgoda. Możemy wrócić do kowala. To złoto sobie pozbieram potem. Możemy wrócić do kowala i przekazać mu szczęśliwą wiadomość, że jego syn żyje. Trzeba coś zrobić. Gdzie może być ten Szemisz? O, wiem, gdzie on może być. Spotkaliśmy twojego syna, nic mu się nie stało, ale znalazł więcej niż przypuszczał. Tak więc dalej przeczesuję wieżę. Znaleźliście go i jest bezpieczny. Bądźcie błogosławieni. Wreszcie ukoiliście moje serce. Myślałem, że go znów uprowadzili. I porwali go wiele lat temu, jak był jeszcze taki malutki. Nie chciałem, by musiał przez to przechodzić jeszcze raz. No, miło, że mogliśmy pomóc. Słuchaj, niewiele mogę wam dać, ale z radością puszczę kilka sztuk złota za moje towary, ale jeśli chcecie je kupić. A będziecie pierwszymi kupcami, jacy trafili mi się przez długi czas. No dobra, masz coś na sprzedaż? Ta, tę broń. Moglibyśmy kupić sobie stado smoków, gdybyśmy mogli naprawdę sprzedać ją na południu. Czy wiesz, że używali tam tylko zwykłego kutego żelaza? Nie, naprawdę, co najmniej 10 dni temu obudziła nas Szemiszem taka dziwna zielona poświata biejąca tej broni. Była tak jasna jak pochodnia. Poświata? Tak, i zaczęła bić jak serce. Jak sam klejnot serca. Klejnot coś z nią zrobił, naprawdę, dał jej ogromną siłę. Nie wiem, ale sęka sieka stada węży na plasterki. Gdyby tylko widział na tyle dobrze, aby wycelować. Gdybym znów mógł, miał dawną siłę, no dobra. Dobra, może coś u ciebie kupimy. Pokaż mi magiczną broń. Gdzie jest ta magiczna broń, o której on mówił? Ma dużo magicznej broni. O, worek najemnika. To się przyda. Co to jest worek najemnika? Tu, cóż, działa tak samo jak torba przechowywalna. Mniej więcej działa tak samo. Właściwie działa tak samo. Więc teraz będziemy mieli dwa razy więcej miejsca na graty. Pozwala rzucić czar emocji nadzieja. Mam już ten czar. Co jeszcze tu mamy? Buty szybkości. Zwiększa tempo ruchów. Mały olbrzym. Siła plus 4. Dla kogo to może być? Dla krasnoluda. Miło. Może kiedyś to kupimy. Płaszcz przesunięcia. Płaszcz ochrony plus 2. Pełna zbroja płytowa plus 1. KP plus 9. Nieźle. Topór rzeźniczy plus 1. W czasie ataku posiada przez cel premię pancerza i dotarczy. Nie jest brana pod uwagę. Wow! Czy to oznacza, że to ignoruje wszelki pancerz bądź tarczę? To nieźle. Co prawda ma niskie obrażenia i bonus do ataku. Ale... Ale i tak ładnie. Co my tu jeszcze mamy? Mnóstwo broni. Maczuga korozji. Duża śmierć. Bla, 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 bla. Plus 1 obrażeń siecznych. Wraca do właściciela. Wyjedz. Powraca do właściciela. Bla, bla, bla. Wielki to plus 4. Koci pazur plus 3. Plus 8 do ukrywania się. Sztylet ochronny. Premia za odbicia plus 3. Wow, nieźle. Sztylet plus 4. Wróbel. Zwykła plus 3 broń. I cóż, aura simiara. Plus 8, posiadasz się z podpływem ochrona przed złem. No, ładnie. Idola najemnika plus 7, waży połowę i odporność na zimno. Też nieźle. Szkoda, że na razie nie mamy tyle kasy, żeby to wszystko wykupić. No, ale chyba to się naprawi niedługo. Na pewno mam jakieś graty do sprzedania. To nic nie jest warte. To szpikulec plus 1. To sobie sprzedamy. To.
Ma więcej się już nie zmieści na razie. Moje wyczulone. Zrobię co w mojej mocy. Więc tak, to cyk, 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 cyk. No i jeszcze to, jeszcze to. No już mamy znacznie więcej gotówki. Mnóstwo takich badziewnych przedmiotów tu mamy. Takich fajnych, ale nie do końca. Plus 8, plus 8, plus 7. W sumie zbroja plus 9 byłaby całkiem niezła. Dobra, myślę, że jeszcze do niego wrócę. Jestem. Załatwię to. Kiedy indziej. Będziemy jeszcze mieli czas do niego wrócić. Zgoda. I większe zakupy zrobić. A póki co... Idziemy na południe. Czy to jest to, co ja myślał? W tej starej... W tym stercie kamieni jest świecący zielony klejnot. Nawet z tej odległości czujesz ciepło dochodzące z jego połyskujących ścianek. O tak, panowie, to jest znany klejnot. Nie wiem... Już jak się on nazywał. A to jest ten klejnot. To jak zapewne się domyśleliście, sam Izelor. Porozmawiamy w nim w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.